Witam serdecznie w starym, dobrym analogowym vlogu, czyli vlogu na tematy bardzo, bardzo długo aktualne i ważne społecznie. Dziś porozmawiamy sobie o dyskryminacji, ale nie takiej dyskryminacji, o której trąbią praktycznie wszystkie media, zwłaszcza te głównego nurtu, i której nagłaśnianie jest bardzo mocno podsypane pieniędzmi przeróżnych tak zwanych filantropów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś wręcz przeciwnym: dyskryminacji mężczyzn, która to jest zamilczana, zagłuszana i za samo wspomnienie faktu, że mężczyźni także są dyskryminowani i są pola, na których naprawdę przesrane jest być mężczyzną, no to za samo wspomnienie o tym można zostać nazwanym faszystą, dyskryminatorem albo i cała masa innych. Bardzo brzydkich słów może w Twoim kierunku polecieć. Nie, moi kochani, nie twierdzę, że panie nie są dyskryminowane. Panie dyskryminowane są. Być może nawet panie dyskryminowane są bardziej. Ale uczciwość zwykła nakazuje powiedzieć, że nie tylko panie są dyskryminowane. Panowie również i po prostu sprawę nagłośnić, co niniejszym czy nie. I byłoby mi naprawdę niesamowicie miło, gdybyś mi w tym pomógł lub pomogła. Na przykład, dając łapkę w górę, komentując ten materiał oraz przede wszystkim udostępniając go, gdzie tylko możesz, nawet na swoim własnym łolu na Facebooku, na jakichś grupach Facebookowych, a także w komentarzach w dyskusji. Chociażby jako argument, że nie tylko panowie są dyskryminowani. Wybrałem tutaj osiem przypadków. W niektórych będę się powoływał na fakty powszechnie znane, w innych na na przykład naukę, jaką jest statystyka na dane gus czyli Głównego Urzędu Statystycznego z opracowania senackiego i to z 2014 roku, kiedy to jeszcze rządziła Platforma Obywatelska, będę się powoływał. Pierwszy, I zacznę od takich rzeczy najbardziej oczywistych. Pierwsze to są ubezpieczenia społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem systemu emerytalnego. Jak powszechnie wiadomo, panowie muszą pracować o 5 lat dłużej i raczej się to nie zmieni, bo nawet w tych systemach, które teoretycznie oparte są o składki kapitałowe, gdzie nasza emerytura ma zależeć od tego, Ile sobie wypracujemy tych pieniędzy? Jest wiek emerytalny. Nawet w tym nowym pomyśle pana prezydenta, który mówi, żeby wiek emerytalny znieść tylko przejść na lata pracy, no to tam też panowie mają tych lat pracy do uzbierania pięć dłużej. Tam chyba panie 20, panowie 25. Zawsze jest ta pięciolatka różnicy i fakt, przez chwilę w Polsce za platformą obywatelskiej było równo Upupienie, czyli wszystkim, i paniom, i panom, podniesiono bodajże do 67. roku życia. Ale to był taki jeden ewenement, gdzie wszystkim płciom zrobiono gorzej. Poza tym panowie są dyskryminowani, musimy pracować 5 lat dłużej, mimo tego, że żyjemy statystycznie krócej, i to dużo krócej. Jaki jest tego rezultat? Rezultat jest taki, że panie na emeryturze spędzają Dużo, dużo lat więcej niż panowie. I mimo tego, że mają ge generalnie emerytury niższe od mężczyzn, to z racji faktu, że pobierają je dużo, dużo dłużej, to wypłacają z systemu emerytalnego generalnie więcej pieniędzy niż panowie. I tutaj warto zrobić taką małą wtrątkę, takie małe odniesienie, które. Mówi, że ja osobiście uważam, że cały nasz system emerytalny jest o kant tyłka potłuc. I o tym robiłem już całą masę vlogów. Jeśli masz 30, 40, 20 lat, to już na pewno raczej nieliczna emeryturę, a na pewno nieliczna emeryturę w takiej wysokości, która pozwoli ci przeżyć, nawet nie godnie przeżyć, tylko w ogóle przeżyć. I tutaj nie są to jakieś moje rojenia faceta, który sobie nagrywa na tle ściany, bo bo tak, tylko to są informacje, które wprost płyną z prezes ZUS albo z członków, rady, Nadzorczych, rady nadzorczej ZUS-u i tak no, dalej. System się wali. A dlaczego system się wali? Ano dlatego, że system jest oparty na tak zwanej, podkreślam słowo, tak zwanej solidarności pokoleń, czyli yy, obecnie pracujący są łupieni, zabiera się im pieniądze po to, żeby wypłacić świadczenia dzisiejszym emerytom i rencistom w zamian za obietnicę, że jak dzisiejsi pracujący przejdą na emerytury, to kolejne pokolenie zostanie złupione po to, żeby wypłacić emerytury tamtym emerytom, którzy wówczas emerytami będą. Problem polega na tym, że w momencie, w którym dzieci jest coraz mniej dziś, to za 20 lat będzie coraz mniej pracowników i poziom łupienia prawdopodobnie przekroczy poziom możliwy do zaakceptowania, a w związku z tym cały ten system szlak trafi. Lub też, czy albo nie będzie emerytur w ogóle, albo będą bardzo, bardzo niskie, no chyba, że zdarzy się Cud, jakaś tam rewolucja przemysłowa, i roboty będą pracowały, albo migranci będą w dużej ilości pracować na emerytury. Chyba te roboty bardziej prawdopodobne. Ale wróćmy do tematu. Drugi, bardzo, bardzo poważny problem z dyskryminacją mężczyzn. Jest to faktyczne domniemanie winy podkreślam, faktyczne w sprawach o molestowanie i przemoc w rodzinie. I tutaj bardzo ważny disclaimer warto zrobić, bo jesteśmy na YouTubie, a więc w internecie i tutaj trzeba mówić rzeczy oczywiste, bo jak nie powiesz rzeczy oczywistej, to zawsze ktoś się znajdzie taki, kto ci włoży w twoje usta rzeczy, których nie powiedziałeś i zacznie cię atakować za swoje rojenia odnośnie tego, co on uważa, że ty mówisz. Także kochani, no rzecz Kompletnie oczywista, oczywiście nie popieram molestowania i nie popieram przemocy, jakiejkolwiek, zwłaszcza w rodzinie. Niemniej jednak nie popieram też domniemania winy faktycznego. Zasada wynikająca jeszcze z prawa rzymskiego, która mówi, że na tym ciąży ciężar dowodu, kto wywodzi z tego od korzyści prawne która jest bardzo podobna do domniemania niewinności, czyli ktoś jest niewinny, dopóki nie udowodni mu się winy. Czyli to prokurator, który wywodzi korzyści prawne z, udow... z tego, że ktoś jest winny, tak w wielkim, wielkim skrócie, musi udowodnić winę, prawda? No to ta zasada jest naprawdę dobra i ważna. Dlaczego? No bo udowodnić, że, e, że coś jest. Można bardzo, bardzo prosto. Na przykład, ja jakby na przykład ja teraz w każdej chwili mogę udowodnić, że mam koło siebie czerwony styzoryk. Proszę, udowodniłem. Pokazałem czerwony styzoryk. A teraz, drodzy Państwo, wy udowodnijcie, że nie mam na sobie różowych stringów. Nie jesteście w stanie tego zrobić. I właśnie, ale ja bym był bardzo łatwo, mógłbym to wam udowodnić, to pewnie straciłbym dużo widzów ze względu na ymm, wątpliwe walory estetyczne. Jezus, wizualizować to sobie. Dobra, zostawmy ten głupi przykład. Wiadomo, o co chodzi, tak? Udowodnić coś jest często bardzo, bardzo prosto. Ale udowodnić, że czegoś... Znaczy, udowodnić fakt jest prosto. Udowodnić, że faktu nie było... Bardzo trudno. I właśnie dlatego przez przerzucanie domniemania na domniemanie winy bardzo często niewinni ludzie mają przechlapane. Tak? A do tego jeszcze dochodzi bardzo często bardzo chore sytuacje w różnych dziedzinach życia, które też rykoszetem odbijają, odbijają się na paniach. Bo generalnie tak, dyskryminacja mężczyzn Często prowadzi do dyskryminacji kobiet, co jest cholernym paradoksem, ale o tym też warto powiedzieć. Ehm, tutaj, e, oczywiście, molestowanie. Drodzy Państwo, e, w dużej części. To przez. Jak ja się uczyłem prawa to jeszcze karnego, to jeszcze to ciągle było w polskim prawie karnym. Nie wiem, czy jeszcze jest, mam nadzieję, że już nie. Natomiast w wielu systemach prawnych świata zachodu cały czas tak jest, że jeśli facet przełożo, przełożony, przełożony, zostanie oskarżony o molestowanie podwładnej, teoretycznie może być też w drugą stronę, czyli Kobieta zostanie oskarżona o molestowanie faceta, ale w praktyce rzadko kiedy to bywa i jeszcze dojdziemy do tego tam na dole, w mniej oczywistych przypadkach molestowania, jak to właśnie na przykład facet idzie do sądu i mówi, szefowa mnie molestowała, jak to było. W każdym razie w praktyce to jest tak, że kobieta mówi, szef mnie molestował i teraz szef musi udowodnić, że nie molestował. To jest wymysł skrajnie lewicowych yy, organizacji, Feministycznych i nie tylko feministycznych, które zdołały to przepchnąć przez, przez polityków, i w wielu miejscach stało się to prawem. One to argumentowały, że osoba molestowana jest zwykle biedna, pokrzywdzona i że w ogóle to ma lekko przechlapane. I, i, i że takie udowodnienie molestowania jest trudne i dlatego facet ma udowodnić, że jest niemolestowany. No tylko drodzy Państwo, drodzy widzowie, proszę udowodnijcie, że nigdy nie klepnęliście mnie w tyłek. Możecie próbować to udowadniać tym, że nigdy nie byliście w Warszawie. Taka podpowiedź, ale to Wam się nie uda, bo ja byłem też w innych miejscach w Polsce. Może być Wam bardzo ciężko. Udowodnić że tego nie zrobiliście. Jakie są tego rezultaty? Rezultaty są takie, po pierwsze, najbardziej drakoński, mi się osobiście bardzo niepodobające, że niektórzy faceci nie zatrudniają kobiet. Właśnie z tego powodu. Bo się boją. Boją się oskarżenia o molestowanie. Druga rzecz. Dużo szefów bardzo dba o to, żeby nigdy nie zostawać z pracownicą sam na sam. E, dosłownie tak jak kiedyś na filmach były takie przyzwoitki, że na randkę szło się z przyzwoitką, która dbała o to, żeby tam do niczego nie doszło, tak teraz naprawdę niektórzy menadżerowie, zwłaszcza e, mają takie przyzwoitki, e, i e, że jak się musi spotkać z kobietą sam na sam, to, to żeby tam jeszcze trzecia osoba była. No do tego jeszcze dochodzą jakieś chore akcje z nagrywaniem, z podsłuchami, z kamerami. Nie dlatego, że taki szef ma jakąś chorą akcję i, i lubi nagrywać podwładne. Tylko dlatego, że chce mieć kwity, że w razie czego tego i tego dnia, gdzie ona go o molestowanie, to do niczego nie doszło. To jest chore. Ehm, przemoc w rodzinie. Tutaj warto zwrócić taką ciekawą rzecz, że e, w Oczywiście ja bardzo nie popieram przemocy, ale co jest bardzo ciekawe, w większości, a zwłaszcza w Polsce, ale w większości krajów, tak zwanego świata zachodu, ale w Polsce też szczególnie mocne, za przemoc uważa się głównie przemoc fizyczną. Głównie dlatego, że ona zostawia ślady w postaci np. siniaków, zadrapań, innych tego typu rzeczy, co jest dość łatwo wykazać. Natomiast istnieje jeszcze przemoc psychiczna. I o ile przemoc fizyczna rzeczywiście dotyczy w dużej mierze mężczyzn, być może nawet głównie, pewnie tak, o tyle kobiety są po prostu mistrzyniami przemocy psychicznej. Z badań wynika, że panie przemocują psychicznie dużo częściej niż faceci. I robią to w sposób taki. Nie chcę używać słowa umiejętny, bo to by sugerowało, że ja to jakoś pochwalam, a wręcz przeciwnie, w sposób tak wymyślny, że często jest to yy, bardzo trudne nie tylko do udowodnienia, co nawet jakby ktoś stał, jakby ktoś komuś z boku opowiedział, no to kurde człowieku, o co ci chodzi. A facet cały się gotuje, i, i naprawdę, przechlapadę, że się tak wyrażę. Ma. Kolejna rzecz bardzo ciekawa. Najwięcej spraw o przemoc w rodzinie pojawia się w sytuacjach rozwodowych. Panie bardzo często oskarżają panów, że robili im brzydkie rzeczy. Właśnie po zrozwód. Ostatnio była na przykład bardzo słynna sprawa pana Johnego Depa. Depa czy Dipa? chyba Depa się mówi. Tego, co grał w piratach z Karaibów. E, no jego żonę skazano, bo okazało się, że fałszywie go oskarżyła o to, że robił tam przemoc albo molestowanie, coś takiego. W każdym razie jakieś bardzo brzydkie rzeczy. I to jest niestety też, y, też te, 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 te pokazuje. Ee, też yy, pokazuje no, takie bardzo, bardzo, yy, no, no, że te oskarżenia ze względu na te kwestie faktycznego, nie teoretycznego, tylko faktycznego domniemania do yy, okropne. W Polsce na przykład yy, funkcjonuje taka ustawa, w której. I to chyba nawet policjant może zadecydować, co pan Ziobro przepchnął. Tak, ten, ten z Solidarnej Polski, co to jest w koalicji z taką partią, co się nazywa Prawo i Sprawiedliwość. Oni przepchnęli taką ustawę, że mm, jeżeli kobieta stwierdzi, że facet ją przemocuje, to gliniarz może wywalić faceta z jego własnego domu. Policjant. Nie sąd, nie prokurator, tylko policjant. Człowiek, który ja policję, jak wiadomo, szanuję, ale bez urazy. Człowiek, który skończył na przykład technikum tapicerskie i zna się generalnie na obciąganiu mebli skórą. A tylko zrobił sobie tylko jest po takiej szkółce, gdzie tam miał taki przewód przedmiot prawo, no nie jest biegłym psychiatrą, biegłym psychologiem, nie jest wykrywaczem kłamstw i nie może określić, kto ma rację w sporze. Od tego jest cały proces sądowy, który i tak co jakiś czas się myli. Natomiast tutaj facet. Taki po prostu policjant może po prostu kazać facetowi wyjść z mieszkania, opuścić je i nie obchodzi nikogo, czy ten facet ba się gdzie podziać, czy nie ma się gdzie podziać. Nikogo też nie obchodzi, czy własno, czyją własnością jest to mieszkanie lub dom. Może to być całkowicie własność tego faceta, nawet nie współwłasność majątkowa, tylko całkowicie własność tego faceta i ma wypadać. Czy to jest normalne? Nie, to nie jest normalne. I oczywiście nie jest też sytuacja normalna, w której ktoś się nad kimś znęca, i osoba znęcająca musi mieszkać razem ze znęcaczem, ale są inne metody na załatwianie tego, a w tym wypadku umy to w ten sposób. No, jeszcze raz, jak już powiedziałem, statystyki przestępstw takich jak, um, jak właśnie. E, przemoc w domowa i tak dalej, no bardzo mocno wiążą się ze sprawą rozwodową. Dalej, jak już jesteśmy właśnie, e, właśnie przy sprawach rozwodowych, no to właśnie rozwód to jest coś, o czym nawet kiedyś był film fabularny z Bogusiem Lindą, w którym nawet nie przeklinał, i to był bardzo mądry film. Nie pamiętam jak się nazywał chyba tata, tato, generalnie to był film e, o Parze, która się rozwodziła i miała dziecko. I matka była przemocowa, chora psychicznie i generalnie znęcała się nad dzieciakiem, a ojciec był bardzo dobrym ojcem. Ale i tak prawa do dziecka dostała żona, a w praktyce jej matka, czyli babcia dziecka. No i dziecko przechodziło koszmar, podobnie jak ojciec. Skończyło się to tragicznie. I oczywiście to była kwestia filmu fabularnego, ale niestety e, 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 w prawach rozwodowych e, mężczyźni są przeraźliwie wręcz dyskryminowani. I tutaj są dane za 2014 rok, którymi się posłużę. Um, one są stare, ale za no, ja czas tak stare. No, przez 7 lat wiele się nie zmieniło, niestety, moi kochani. Natomiast y, źródło tych danych jest bardzo legit, jak to się mówi, na internecie, bo dane pochodzą z kancelarii, y, y, z kancelarii Senatu, z biura analiz i dokumentacji przyznanie władzy rodzicielskiej w, 2000, w 2014 roku na podstawie statystyk GUS, czyli głównego urzędu statystycznego. I teraz tak, w stosunku do małżeństw, i tutaj cytuję, po prostu cytuję ten dokument. W stosunku do małżeństw z orzeczonymi separacjami sąd wydał e, 964 orzeczenia o e, wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Wykonywanie władzy rodzicielskiej powierzono. 608 matką to jest 63,1%. 20 ojcom to jest 2,1%. Rozumiecie? 2,1%. I tak zgadzam się, to są tylko y, sprawy, gdzie była separacja. Ale za chwilę będą rozwody, za chwilę będą rozwody. Tutaj ojcowie 2,1%. Razem matce i ojcu dzieci w 327 przypadka, to jest 33,9%. Teraz należy zwrócić uwagę, że te razem... To też nie oznacza, że to jest tak super, bo zwykle, i tu jest naprawdę prawie zawsze, sąd mówi taką magiczną formułkę: że miejscem zamieszkania dziecka lub dzieci będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Co oznacza, że w praktyce dziecko jest z matką, a facet tylko może się, przy, może w jakiś, no też ma władzę rodzicielską, może, może ją sprawować, ale tak naprawdę trochę za pośrednictwem matki. Są jakieś tam widzenia. Czasem teraz zdarza się tak zwana opieka naprzemienna, czyli że dziecko jest na przykład tydzień z ojcem, tydzień z matką, ale to jest bardzo rzadko. W praktyce to wygląda trochę tak jak w stereotypie: że przychodzi facet na widzenie z dzieckiem. No i to wygląda bardzo, bardzo niefajnie. Jest nawet taka, jest chyba taki fanpage, nazywa się Dzielny Tata, czy coś takiego. Tam są historie ojców naprawdę skrzywdzonych. I żeby nie było wątpliwości, no ja sam jestem facetem, tak? Mnie to potencjalnie może dotyczyć, chociażbym nie chciał. Natomiast tutaj chodzi też o dobro dziecka. Jak dziecko widzi, jak mamusia się znęca nad tatusiem, i utrudnia mu widzenie z dzieckiem. To nie jest dobre. Po prostu dziecko też. Dziecko potrzebuje matki i ojca. U, teraz się bardzo mocno naraziłem. Boże, jakiegoś użyłem nie obojga rodziców, tylko matki i ojca. To trudno, prawda jest taka. Właśnie dziecko potrzebuje zarówno pierwiastka żeńskiego, jak i męskiego. I pozbawianie go tego, tylko dlatego, że się nie, tego hmm, tego mężczyzny, który kiedyś był mężem, nienawidzi, jest po prostu bardzo, bardzo niefajne. Tak, tak mi się wydaje, właśnie ze względu na dziecko. Tak, po, po prostu ze względu na dziecko. Um, co jeszcze warto tutaj na co zwrócić uwagę? Boże dalej czytamy. W tymże roku 2014 sądy wydało ogółem 38 40 decyzji o wykonaniu władzy rodzicielskiej opieki nad, małżonka, nad małoletnimi dziećmi, czy to już jest kwestia rozwodowa. Wykonanie władzy rodzicielskiej powierzono 23 75 matkom, czy to jest 60,7% i tylko 1700 ojcom powierzono opiekę nad dziećmi, czyli to jest 4,5%. Procenta. Obojgu rodzicom w 12 595 przypadkach, czyli 33,1%. I teraz tak, prawdopodobnie za to, co już powiedziałem, mam już kilka takich bardzo mrocznych, ponurych wypowiedzi dzi że na przykład mężczyźni nie płacą alimentów itd., itd., itd. itd. A w zasadzie to dlaczego... I, I to jest pewnie to jest prawda, tylko że to, że na przykład ktoś jest patusem, to nie znaczy, że ktoś inny ma być dyskryminowany, prawda? Poza tym też zwróćcie uwagę, że nawet tutaj widać jak faceci są dyskryminowani, że alimenty kojarzą się wyłącznie ze świadczeniem na dzieci, które facet płaci kobiecie. To znaczy, że to dziecko jest przy matce, przy byłej żonie, a facet musi tylko na nie łożyć. Często faktycznie mając utrudniony kontakt z tym dzieckiem. E... I w tym wypadku taka ciekawostka. E... Wiecie, ile w Polsce jest domów samotnej matki? Ja nie wiem, ale sporo. Natomiast wiecie, ile jest domów samotnego ojca? Ani jednego. Wiem, bo sprawdziłem. Dalej. E... No ale to już jest kwestia, jak się dziecko urodzi. Natomiast jak się dziecko jest poczęte. To, czy dziecko się urodzi, jest wyłączną sprawą kobiety. To kobieta decyduje, czy dziecko się urodzi, czy dziecko się nie urodzi. Oczywiście w, mm, powiedzmy, e, ramach aktualnej ustawy, chociaż jak ostatnio, zdaje się, e, mówił nawet sam pan Kaczyński, że dobrze, żaden problem, że się wyjechała do Niemiec i zrobiła zabieg. To wyłącznie Decyzja kobiety, która od, od której dobrej woli zależy, czy ona posłucha, czy w ogóle dopuści e, mężczyznę do, do głosu, czy posłucha jego rady, czy nie. To jest wyłącznie sprawa kobiety. Natomiast ze skutkami tej decyzji będą żyć oboje. I czy to jest w porządku, że. Decyzję podejmuje wyłącznie jedna osoba, a skutki odczuwają oboje? Na przykład alimenty. Słuchajcie, dochodzi do, um, do rzeczy absolutnie ekstremalnych, które oczywiście zdarzają się bardzo rzadko, ale pokazują jak daleko dyskryminujący wobec mężczyzn jest ten system. Zdarzają się sytuacje, w której e, zgwałcony mężczyzna płaci alimenty na dziecko będące wynikiem gwałtu. Okej, okay. zdarza się to rzadko. W ogóle sytuacje, w której to kobieta gwałci faceta, zdarzają się rzadko, ale się zdarzają. Nie pytajcie, proszę, jak jest to możliwe fizycznie. Jest to fizycznie możliwe. I takie sytuacje się po prostu zdarzają. I teraz tak. Pani ma prawo, zgodnie nawet z polską ustawą, usunąć ciążę według niektórych zabić dziecko, według innych usunąć płód, który jest wynikiem gwałtu. Bo to byłoby dla niej strasznie obciążające psychicznie, gdyby ona musiała takie dziecko urodzić. Nawet gdyby potem musiała to, mogła to dziecko oddać i już nigdy więcej nie musieć tego dziecka widzieć na oczy. Natomiast facet. Nikt nie obchodzi faceta jego zdrowie psychiczne, jak będzie musiał płacić co najmniej 18 lat na dziecko, które jest wynikiem gwałtu. Kobieta 9 miesięcy wynosiła ciążę facet 18 lat. Jak myślicie? Płacenie na takie dziecko alimentów obciąża psychicznie? Myślę że wydaje, że obciąża psychicznie jak cholera. Oczywiście dziecko jest kompletnie nic niewinne. Niemniej jednak zwracam uwagę na kwestie dyskryminacyjne. Co jest bardzo ciekawe, w internecie znajdziecie bez problemu opisy przypadków, że mężczyzna musi płacić na dziecko alimenty. Nawet jeśli było skutkiem gwałtu pedofilskiego. Mhm. Tak, moi kochani. Pedofilia generalnie jest kwestią związaną z mężczyznami, ale, około, ale, ale na dziewięć facetów o takich skłonnościach przypada jedna kobieta o takich skłonnościach. Mhm. Ciekawostka, prawda? I uwierzcie mi, jest to fizycznie. Możliwe. Lecimy dalej. Znaczy, ja na szczęście nie byłem nigdy zgwałcony, ale ujmę to w ten sposób. Wiem, jak taki, e, taki, e, taki proces może przebiegać. Lecimy dalej. E, obowiązkowa służba wojskowa. Wyłącznie dla mężczyzn. Dla pań obowiązkowa wyłącznie w przypadkach bardzo szczególnych, wynikających głównie z ich wykształcenia. Natomiast dla wszystkich, a więc również dla pań, dobrowolna. Obowiązek? Mężczyźni. Dobrowolność, przywilej? Kobiety. I teraz ktoś może mówić, a Krzyśku, co to za głupoty opowiadasz, przecież nikt teraz nie idzie do woja. Główno prawda. E, pobór do wojska nie został skasowany, a nawet gdyby został skasowany, to zawsze mógłby być przywrócony, ale pobór do wojska e, został Zawieszony. I w każdej chwili można go odwiesić. A ja przypominam, że pan Kaczyński nie tak dawno temu zapowiedział wojnę kinetyczną z Rosją, stwierdził, że Rosjanie mają e, nie plan inwazji na Polskę i nie ma tutaj znaczenia, czy pan Kaczyński ma na ten temat wiedzę, czy tylko jakieś chore rojenia, ale zapewne będzie przygotowywał nasz kraj do obrony przed taką inwazją, co oznacza, że nawet jeśli nie, nie wznowią poboru, to przymusowe ćwiczenia, które są już faktem, prawdopodobnie bardzo, bardzo szybko się jeszcze bardziej rozszerzą, a już są sytuacje, w których na przykład do mężczyzny przychodzi do mężczyzny przychodzi hmm, G, list, że za tydzień ma się stawić w WKU I to jest ta znaczy w jednostce i będzie na przykład i będzie mm, no, i będzie ćwiczenia, będą ćwiczenia, i to jest, ale to jest ta łagodniejsza wersja, bo taka wersja bardziej hardkorowa, to jest taka jak w nocy przychodzi żołnierz z jednostki i mówi, że o 6.30 czy tam o 6.00 masz się strafić w jednostkę, stawić jednostkę. Nie ma znaczenia, że tobie zostało na przykład 3 czy 4 godziny, a jednostka daleko. I moi kochani, takie numery zdarzają się nawet. W przypadku ludzi, którzy nigdy w życiu nie byli w wojsku, tak. Przydziały mobilizacyjne e, ne, 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 są także dla cywilów. Przykre. Dyskryminacja w pracy, moi kochani. Na przykład, utrudniony dostęp do typowo żeńskich zawodów. Bardzo dużo mówi się o utrudnionym dostępie kobiet do męskich zawodów, a istnieje również w drugą stronę. Na przykład pielęgniarka. To nawet słowo pielęgniarek brzmi dziwnie, nie? Pielęgniarek, pielęgniarz. Dziwne, tak? Pamiętacie moje filmy z Marcinem pielęgniarkiem? Jak się ludzie śmieli w komentarzach i tak dalej, on długo musiał tłumaczyć, że w ogóle może facet wykonywać ten zawód? Taka rzecz. Ale pielęgniarka męska to jest jeszcze... Mniejszy problem, słuchajcie, przedszkolanka męska, czyli nie wiem, przedszkolanek. Słuchajcie, facet, który jest przedszkolankiem, wielu kojarzy się z automatą, po prostu z pedofilem. Oczywiście tak nie jest. Mężczyźni mogą być fantastycznymi opiekunami dzieci, fantastycznymi pedagogami i nauczycielami przedszkolnymi. Ja tutaj chciałbym podkreślić. Na przykład, na podstawie swojego doświadczenia życiowego, mam bardzo duży szacunek dla zawodu a, przedszkolanki i przedszkolanka i uważam, że jest to bardzo poważna praca, która chciałbym, żeby nauczyciele, którzy uczą nastolatków wykonywali z takim samym przejęciem, oddaniem i pasją jak nauczyciele wychowania przedszkolnego. I osobiście znam kilkoro mężczyzn, którzy ten zawód pełni i wiem, że dzieci ich bardzo lubią. I to jest fajne, że dziecko nawet w przedszkolu ma zarówno, znowu się podpadnę, pierwiastek męski i żeński, zarówno męskie, jak i żeńskie wzorce. Tymczasem e, facet w tym zawodzie no naprawdę ma przekichane. Osobiście znam przypadek, w którym dyrektorka przedszkola zasugerowała facetowi, że jest pedofilem, tylko dlatego, że jest facetem i chciał się zatrudnić w, w jej... E, w jej jednostce, w jej przedszkolu. Wyobrażacie sobie takie sytuacje? To jest po prostu dramat. Dalej. Kobiety szefowe często dyskryminują mężczyzn. Sam kiedyś byłem zdyskryminowany jako mężczyzna przez szefową kobietę i to było w Urzędzie Państwowym. No, kobieta szefowa wypuściła wcześniej w, wigili w Wigilię do domu wyłącznie kobiety, facetom kazała siedzieć do końca dnia pracy, gdzie wiadomo, że tam jak wychodziliśmy o 17, no to to już czasem ludzie już przy kolacjach siedzieli, nie? Ale panie wypuściła, facetom nie i jeszcze to tak opisała w mailu, że panie to więcej pracują przy, przy wigiliach, to ona je puszcza, a facaci to nic nie robią, coś takiego, więc niech siedzą do końca. Mhm, to było w urzędzie państwowym, a dyskryminującą była szefowa tego urzędu. Super, takie numery, takie numery się zdarzają i yy, tak samo, yy, yy, tak, samo, yy, yy, tak, samo yy, tak samo, mowy jest w firmach prywatnych i tak dalej. Bardzo często takie rzeczy się dzieją. Dalej, jeśli już jesteśmy przy pracy, mężczyźni molestowani w pracy często są wyśmiewani. Nawet przez policję, prokuratorę, sędziów, nie mówiąc dużo o społeczeństwie. Znane są, już nie pamiętam który sędzia w jakim kraju to powiedział, ale to była swego czasu bardzo głośna sprawa, gdzie sędzia po sędzia na rozprawie, po zobaczeniu jak wygląda przełożona, stwierdził, że on to sam by chciał być tak molestowany przez nią. Wyobrażacie sobie? Wyobrażacie sobie sytuację, w której byłoby to w, w przypadku innej płci, gdzie po prostu molestującym jest szef przystojniak. I kobieta sędzina, czy kobieta sędzia, bo sędzina to jest chyba żona sędziego, przepraszam, kobieta sędzia, mówi, że co, takie ciacho? A tobie kobieto jeszcze źle? Ja to bym chciała, żeby on mnie molestował. No to prawdopodobnie yy, i słusznie środowiska feministyczne yy, by bardzo długo protestowały, dopóki ta sędzia co najmniej by nie przeprosiła, a być może straciła zawód i zajęła się czymś innym. Tymczasem tutaj takie sytuacje przechodzą. Upokorzenia na policji, w prokuraturze. Nie mówiąc już, że nikt tego nie traktuje poważnie. Mhm, no bo przecież każdy facet yy, cet, to po prostu my, myśli, yy, myśli penisem i tylko mówię, marzy, żeby cytuję, zamoczyć i że w ogóle nie ma znaczenia gdzie, z kim, po co i dlaczego. Przecież ostatnio była głośna sprawa pewnej działaczki, yy, nie wiem czy feministycznej, czy jakiejś, która chciała przeciągać mężczyzn na lewicową stronę, sypiając z nimi. Potem jak ta sprawa się zrobiła głośna, no i okazało się, że no kurde, de facto pani chce się politycznie prostytuować, to ona stwierdziła, że to jej był żart i że ludzie się nie znają na żartach. Moim zdaniem jednak mówiła na serio. Natomiast wyobrażacie sobie, żeby to była właśnie w drugą stronę, jakby jakiś, jakiś facet e, powiedział, że on będzie przeciągał kobiety na pra prawą stronę poprzez wzmożone zadowalanie ich. Przecież by mu żyć nie dały. To jest właśnie element tej dyskryminacji. Też, przy okazji, bardzo ciekawie, bo mm, tutaj właśnie to, to, jest, to jest po prostu fałszywy stereotyp, że facet to z każdą kobietą, zawsze. No ja na przykład. Nie. Dla mnie jednak ma znaczenie. Mimo, że jestem generalnie brzydki, to, to, to je jednak, jednak ma to znaczenie. Tak, zwłaszcza, że jestem żonaty, więc generalnie to, to raczej z żoną. Nie? Znaczy tylko, tylko, żeby nie było. Dalej. E, paradoks. E, parytety często tak naprawdę dyskryminują mężczyzn. E, przykład polityka. I w momencie, w którym w tej chwili parytety w Polsce to jest chyba 30% pań na listach, a niedługo ma być 50%. Co parytety spowodowały w praktyce? Dwie rzeczy. Pierwsze, że o ile pan bardzo często musi się bardzo mocno namęczyć, żeby znaleźć się na liście wyborczej, o tyle panie bardzo często są wręcz złapanki. Dlaczego? Bo bardzo mało pań ma ochotę bawić się w politykę, co moim zdaniem bardzo dobrze o paniach świadczy, bo generalnie polityka to jest przepraszam, ale dla mnie to jest szambo i gnój. Tak generalnie. Oczywiście ja nie twierdzę, że każdy polityk to y, dwulicowa istota, która na przykład pierdzieli, że y, nie należy y, i wyśmiewa, na przykład obraża wręcz ludzi, którzy biorą zasiłki socjalne, a sam bierze pieniądze starcze. Albo na przykład mówi, że trzeba żyć wyłącznie ze swojej pracy, a potem żyje z pracy innych, bo się utrzymuje wyłącznie z podatków albo z datków na partię polityczną. Nie, no nie, nie twierdzę, że każdy polityk taki jest, ale duża część i generalnie w polityce jestem przekonany, że najważniejszą cechą to jest bezwzględność, wyrachowanie, dwulicowość i to naprawdę dobrze o paniach świadczy, że panie się generalnie nie chcą w coś takiego mieszać. Także tutaj moje uznanie dla pani. Ale w praktyce Wygląda to tak, że jak już jakaś pani chce się mieszać, to ma dużo większą szansę na zrobienie kariery niż mężczyzna. Właśnie między innymi przez parytety. Bo przykładowo, jeżeli w organizacji partyjnej jest 9900 mężczyzn i 100 kobiet, no to moi kochani, wyraźnie widać, a ma być równo na listach, to wyraźnie widać, gdzie jest po prostu łatwiej. A teraz jeszcze niektóre wojujące feministki sobie wymyśliły i ja się bardzo obawiam, że one to przepchną, że to przejdzie, przeforsują, żeby było tak, że żeby było tak, że w ogóle nie tylko na listach mają być parytety, ale wręcz wśród osób wybranych, że po prostu 50% wybranych to mają być mężczyźni, 50% wybranych to mają być Kobiety. Ja tylko się w tym momencie, no, tak dość mocno i otwarcie zastanawiam, czy tutaj będziemy respektować zasady genderyzmu. No i co z pozostałymi płciami? Bo przypominam, że według Facebooka jest ich 56, więc, więc no, wydaje mi się, że no, trzeba by to uszanować, prawda? No, 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 ta, ta, tak mi się wydaje, nie? Ale, ale tak też no, zupełnie szczerze. Nie? Um, czy to tak jest, że na przykład ktoś może poczuć się panią i wtedy y, jest na liście jako, pa, y, jako, jako pani, bo, bo się czuje panią? E, no i ostatnie, organizacje typu tylko dla kobiet. Organizacja ty, y, typu tylko dla kobiet może być, jest powszechna, szanowana. Bardzo często Dofinansowywana albo wręcz finansowana z pieniędzy przeróżnych filantropów, którzy chcą, żeby na, na świecie była równość. No to taka równość, że facet nie może uczestniczyć. Um, I mogą być bary tylko dla kobiet, nie ma żadnego problemu. Natomiast spróbuj zrobić organizację tylko dla mężczyzn i nie wpuścić kobiet. O panie, przechlapane masz. I żeby nie było wątpliwości, ja nie, nie popieram. Organ... Ja nie popieram instytucji tylko dla mężczyzn. No nie popieram. Jedną z, orga... z instytucji, która uważam, że jest bardzo popierdzielona, bo tam są prawie sami faceci, nie, przepraszam. Ta instytucja jest popierdzielona z wielu względów, a między in... a, i, i ma również taką cechę, że są tam prawie sami faceci, to jest armia. Druga. Hierarchia Kościoła Katolickiego. Tam też są w ogóle sami faceci, przynajmniej oficjalnie. I uważam, że hierarchia kościelna, sorry za taką wtrątkę na samym końcu, hierarchowie Kościoła Katolickiego straszliwie zniechęcają ludzi do Kościoła Katolickiego. Tak mi się wydaje. E, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Nie? E, I mówię to jako katolik, jako, jako chrześcijanin. Szczególny typ chrześcijanina, czyli katolik. Serio, serio. Um. No, no i, no i tyle. No i tyle, moi kochani. Pozdrawiam was. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że dostanę łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!